Kochani, witamy serdecznie w programie Wytup to z siebie. Przedstawiamy historię wyjątkowych osób, które przyczyniły się do rozwoju kultury stepowania w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Karol Drzewoszewski i moim i waszym gościem jest dzisiaj Beata Kędziaskowa, instruktor tańca, tancerz, choreograf i założycielka krakowskiej szkoły stepowania MyTap. Witam cię serdecznie. Witam, witajcie. Witamy naszych gości. To co, może ja zacznę takim otwierającym naszym pytaniem. Opowiedz nam, jak się zaczęła twoja przygoda ze stepowaniem? Jak to się stało, że stepujesz? Wiesz co, no u mnie to jest jedna wielka seria przypadków, ta moja przygoda ze stepowaniem. Ja tańczę od dziecka, moja mama jest nauczycielką tańca i gdzieś siłą rzeczy to przepraszam, ten taniec był w moim życiu obecny. No więc tak naprawdę do matury, do skończenia liceum ja tańczyłam. Najpierw był taniec towarzyski, potem były różne formy tańców, tańca nowoczesnego, taki wiesz, taniec przy Domu Kultury i tak dalej, więc ten taniec był od początku. No i właśnie przyszedł ten etap matury i decydowania, co dalej. Ja nie jestem z Krakowa, tylko pochodzę z Kluczborka, to jest dosyć mała miejscowość na Opolszczyźnie, więc podjęłam decyzję, że będę studiować w Krakowie. Natomiast to był czas, to były lata, kiedy nie było studiów, nie wiem, tanecznych, choreograficznych, więc gdzieś tam nie było zbytnio takich wyborów, więc podjęłam studia na AWF-ie w Krakowie, natomiast gdzieś nie do końca czułam, że ja chcę się z tym tańcem rozstawać i wtedy moja mama mi podsunęła informację o tym, że w Warszawie rusza od października pierwszy w Polsce kurs instruktorski dla instruktorów tańca jazzowego. Jakby celowo podkreślam, że to był ten pierwszy w Polsce, bo to były te lata, kiedy naprawdę ten taniec u nas nie był mocno rozwinięty. No i jakby ja zdecydowałam, że no dobra, jakby wchodzę w to, zrobię ten kurs. Trochę taka szalona decyzja, bo przeprowadziłam się do Krakowa i raz w miesiącu jeździłam na cały weekend do Warszawy. No ale właśnie to był ten moment, kiedy zaczęła się moja przygoda ze stepowaniem, bo właśnie tam na tym kursie jednym z przedmiotów było stepowanie z panią Jerzyną Nowakowską. Więc tak jak większość osób, pierwsze kroki stawiałam u pani Jerzyny. I tutaj też jakby ja często mówię o tym, że ja nie zaliczałam się do osób, które, nie wiem, gdzieś tam marzyły o stepowaniu, myślały o tym stepowaniu, oglądały filmy i chciały stepować. W zasadzie to stepowanie gdzieś tam samo do mnie przyszło po drodze i w ogóle nie podejrzewałam, że to się tak potoczy wszystko. Więc właśnie na tym kursie w Warszawie mieliśmy zajęcia z panią Jerzyną. No ale to były tak naprawdę, no to była godzinka, dwie godzinki w ciągu miesiąca. Natomiast mnie to tak totalnie jakby zafascynowało, że taka pełna entuzjazmu, stwierdziłam, wow, super, dobra, to ja teraz będę mieszkać w Krakowie, to ja tu zaraz znajdę sobie jakiś kurs stepowania i będę się do tego stepowania uczyć. No, ale właśnie, zderzyłam się trochę z rzeczywistością, okazało się, że no nie będę, bo nie ma stepowania w Krakowie, w sensie nie było żadnych kursów stepowania, nikt tego nie uczył. Więc tak naprawdę te moje początki, no to to były dosyć długie, bo właśnie z tego względu, że ja nie miałam nauczyciela, u którego mogłam się uczyć, więc te początki, no to było właśnie tyle, co w Warszawie na tym kursie z panią Jerzyną. Po tych 2 latach tak naprawdę trochę ten mój zapał ostygł, no bo nie miałam się gdzie uczyć. Ale kilka lat później wyjechałam do Anglii na stypendium, na Erasmusa w ramach swoich studiów. No i stwierdziłam, że dobra, no to ja pakuję buty do stepu, może tam coś się będzie działo i będzie można się pouczyć. No i faktycznie tam ja mieszkałam przez prawie 1,5 roku w Birmingham.
I tam w szkole tańca Dance Exchange Birmingham były właśnie między innymi zajęcia stepowania, więc ja ten swój czas tam w Anglii podzieliłam właśnie na studia, pracę i taniec. Więc to był taki mój pierwszy czas, że ja tak naprawdę miałam regularne zajęcia i jakoś ta wiedza z zakresu stepowania się zaczęła jakoś składać w jakąś całość. No ale potem po pół roku wróciłam do Krakowa, no i tak naprawdę sytuacja nigdy się nie zmieniła za bardzo, więc tutaj w Krakowie nadal się nic nie działo, nikt nie uczył tego stepowania. Więc szczerze powiedziawszy, ja myślałam, że to się na tym skończy, że jakby w ogóle w tamtym etapie, w tamtym okresie nie podejrzewałam, że to się rozwinie tak, jak się rozwinęło i że ja będę tą osobą, która będzie uczyć stepu. Więc tak wyglądały moje początki. Świetnie, a to w takim razie, czy zapadł ci albo zapadli ci jacyś nauczyciele tacy szczególni w Wielkiej Brytanii, o których chciałabyś powiedzieć, którzy jakby bardziej zafascynowali cię tym, że zdecydowałaś, że chociaż w zasadzie mówisz, że jak zobaczyłaś stepowanie, no to pochłonęło cię to całkowicie, natomiast pewnie spotkałaś w Wielkiej Brytanii nauczycieli jakichś, którzy cię zafascynowali. Wiesz co, w zasadzie to była jedna osoba, która tam prowadziła zajęcia, pani Dot z Kattegat. Ona nawet tu była w Krakowie swego czasu, bo była mnie odwiedzić. I to była osoba już w średnim wieku. Ona już w tamtym okresie, no jakby, no nie chcę tu też mówić o wieku czyimś, ale jakby no to już była kobieta, która przez całe życie stepowała i tak naprawdę prowadziła właśnie te zajęcia w tej szkole, więc ja nie miałam tam styku z wieloma osobami, w zasadzie to była ona, natomiast jakby ona była tak bardzo pozytywną i ciepłą osobą i z takim zapałem podchodziła do tych wszystkich uczniów, że jakoś tak po prostu we mnie to kwitło, że jakby chciałam dalej to robić. Rozumiem. No i jakbyś miała powiedzieć na przykład o więcej na temat swojej kariery związanej ze stepowaniem jeszcze przed uczeniem, czy ciągnęła cię scena, czy próbowałaś może performatywnie trochę się do tego odnieść? Wiesz co, nie, bo tak naprawdę moja kariera, że tak powiem, w stepowaniu, ona tak naprawdę zaczęła się rozwijać w momencie, jak ja zaczęłam uczyć, bo to jest właśnie też jakby kolejny jakiś tam zbieg okoliczności, zbieg wydarzeń, który przyczynił się do tego, gdzie ja teraz jestem, bo tak jak mówię, jak ja wróciłam z Anglii, to tak naprawdę, wiesz, no, nie miałam z kim stepować, tu jakby nikt się tym nie zajmował, więc trochę, to tak trochę, że tak powiem, stanęło w miejscu, ale jak skończyłam studia, to nie chciałam jeszcze iść do pracy takiej, wiesz, stałej, etatowej i chciałam pracować jako instruktor tańca, ale instruktor tańca jazzowego, bo w tym kierunku się kształciłam i wysyłałam CV do różnych szkół tańca w Krakowie i tak naprawdę do dziś pamiętam moment, kiedy dostałam telefon od Łukasza Rasia, którego nazywam trochę ojcem chrzestnym mojej szkoły. On prowadził wtedy Centrum Tańca i Ruchu PADE w Krakowie. Teraz prowadzi szkołę Love to Dance w Krakowie, chyba największą szkołę krakowską tańca. I on jest taką osobą dosyć nowatorską, ma takie różne szalone pomysły i właśnie zobaczył na tym moim CV, że mam jakieś tam doświadczenie w stepowaniu. No i on do mnie zadzwonił i powiedział: no cześć Beata, słuchaj, tutaj Łukasz z PADE, mamy twoje CV, wiesz, no instruktorów tańca jazzowego to my za bardzo nie potrzebujemy, ale widzę, że stepujesz. I tak sobie pomyślałem, że wiesz, tak w ogóle w Krakowie nikt nie robi, tego nie ma, to by było coś super, ja chcę mieć to u siebie. Mnie po prostu zatkało, bo tak sobie myślałam, w ogóle, co za szalony pomysł, jak w ogóle, jak uczyć stepowania, no gdzie, no ale jakby spotkałam się z nim na rozmowie i stwierdziłam, że no dobra, no to spróbujmy, bo tak naprawdę okej, ja jeszcze cały czas się uczę i niewiele umiem, ale tak naprawdę no umiem więcej niż ktokolwiek inny, a być może są osoby, które po prostu chcą zacząć i znajdę jakiś,
osoby, które po prostu będą ze mną to robić, więc tak naprawdę to się wtedy dopiero zaczęło wszystko rozwijać i się potoczyło, że jakby no to był taki początek tego, że ja jakby w to stepowanie zaczęłam wsiąkać coraz bardziej i szukać i jeździć i uczyć się i kombinować, gdzie się uczyć, od kogo się uczyć i tak dalej. Więc ja się rozwijałam i dalej się rozwijam cały czas wraz z uczeniem i z moją szkołą. Super. A powiedz mi, a jak to się stało, że stworzyłaś właśnie szkołę MyTap, bo powiedziałaś, że zostałaś zwerbowana do szkoły tanecznej, poproszona o uczenie stepowania. A jak to się stało? Czy to musiał nastąpić jakiś przełom? Czy to była twoja świadoma decyzja? To była moja świadoma decyzja, dlatego że w pewnym momencie wiedziałam, że to stepowanie nie ma szansy się rozwinąć w Krakowie, jeżeli ja nie zacznę działać samodzielnie, w sensie jeżeli ja nie wezmę tego w swoje ręce i nie zacznę tego promować, pokazywać, mówić o tym, bo to jest trochę tak, że jak, wiesz, jak jest szkoła tańca, która ma, nie wiem, tam 10 styli tanecznych, to ona się nie zajmuje promocją konkretnego stylu, tylko się zajmuje jakby promocją szkoły, a w momencie, kiedy tego stepowania nie ma i ludzie tak naprawdę nie wiedzą, że mogą się nauczyć stepowania, no to oni nie trafią na informację o tym, że to stepowanie jest. No i trochę było tak, że te grupy były dosyć małe, bo to przychodziło takie garstki pasjonatów. Moja pierwsza grupa to były 4 osoby. No i wiesz, jak jest, jak zaczynasz naukę stepowania, no to łapiesz bakcyla, to zostajesz, a jak się zniechęcisz na początku, to odpadasz, tak? Więc ten proces taki budowania faktycznie grupy, z którą można już ćwiczyć, no to trwa. No więc dla szkoły tańca to w pewnym momencie No, szkoła tańca też patrzy na finanse, czy taka grupa jest rentowna, czy nie. I w pewnym momencie no, oni mimo wszystko uznali, że to stepowanie jest no, jednak zbyt niszowe, żeby można było to mieć w swojej ofercie. Natomiast ja już wtedy na tyle się w to wciągnęłam i poznałam te pierwsze osoby, które uczyłam i które widziałam, że też po prostu w to wsiąkają, że stwierdziłam, nie, no dobra, jak już się powiedziało A, no to trzeba powiedzieć B, no to ja teraz tego tak nie zostawię, tylko próbuję działać na własną rękę. No i właśnie zdecydowałam, że otworzę swoją działalność gospodarczą, znajdę jakąś salkę, wynajmę i będę tam sobie, nie wiem, prowadzić godzinkę czy 2 godziny dziennie stepowanie. No i tak to się zaczęło. Ja po prostu doszłam do wniosku, że jakby widziałam w tym potencjał, że to jest naprawdę super, że są ludzie, którzy chcą to robić, no a że jakby ja chcę im dać taką możliwość i chcę przede wszystkim już kontynuować to z tymi osobami, które już zaczęły, więc założyłam fanpage'a na Facebooku, bo to były te lata, gdzie Facebook się zaczął pojawiać i już był taki popularny. No i tak naprawdę przez tego Facebooka docierałam do ludzi i tak naprawdę z każdym naborem na kolejny kurs tych osób było coraz więcej i tak to się rozwijało aż do dziś. No właśnie. I moje kolejne pytanie w zasadzie dotyczy źródeł twoich inspiracji. Wiem, że po prostu, że twoja mama stepuje i tak jak powiedziałaś, że ona cię trochę popchnęła do tego, do skorzystania z tej szkoły jazzowej i w zasadzie tam się wszystko zaczęło. No więc, no, poza mamą oczywiście, skąd czerpiesz inspirację do tworzenia choreografii, no wiadomo, że kiedy robimy wydarzenia z ludźmi, dla ludzi, lubimy z nimi być, natomiast też ja zauważyłem, że tworzysz też choreografię do muzyki takiej nowoczesnej też. No ogólnie to też nie będę sugerować zbyt wiele, natomiast no, uznajmy to pytanie otwarte. Skąd czerpiesz taką inspirację do tworzenia? Wiesz co, no to tak jak już trochę powiedziałeś, no na pewno dużą rolę tu odgrywa gdzieś tam moje doświadczenie wcześniejsze, to, że ten taniec jest w moim życiu tak naprawdę od zawsze, więc jakby tutaj taniec jest dla mnie na pewno taką ogromną inspiracją. Ja bardzo lubię jednak myśleć o stepowaniu jako o tańcu i lubię, gdy to stepowanie
ma ten charakter wizualny i jest taneczny, więc ja lubię ten ruch, że tak powiem, wdrażać do stepowania i też tego uczę na zajęciach, żeby właśnie ludzie zaczęli jakby się tym bawić i tańczyć, nie tylko tak się skupiać na samych krokach, więc na pewno taniec. No muzyka też, no tak jak mówisz, tak jakby gdzieś tam szukam różnych rzeczy, przede wszystkim jeżeli czuję, że jakaś muzyka do mnie przemawia, no to z nią kombinuję i próbuję coś tworzyć. Nawet w tym roku mieliśmy robić, właśnie za 2 tygodnie miałabym koncert swojej szkoły, niestety z wiadomych przyczyn nie dojdzie do skutku. Natomiast właśnie tematem przewodnim tego koncertu miała być właśnie muzyka świata. No jakby nie do końca taki tytuł miał być, ale generalnie inspiracją były różne style, różne gatunki muzyczne, więc gdzieś tam wyszłam z tego założenia, żebyśmy popróbowali tworzyć choreografię do różnych gatunków muzycznych, tak? I do muzyki klasycznej, i do muzyki jazzowej, ale też do jakiejś muzyki afrokubańskiej, więc jakby gdzieś szukam po prostu. Więc pod kątem takim tworzenia choreografii czy uczenia, no to na pewno taniec, muzyka, ale też właśnie wszelkie spotkania. Naprawdę chyba największą inspiracją dla mnie zawsze były i będą wszelkie warsztaty, festiwale i to, że widzę różne osoby, różne podejścia i gdzieś tam chyba to we mnie, ja tym jakoś nasiąkam i potem mogę to przekazywać dalej. Zawsze jak wracałam z jakichś warsztatów czy z festiwali, to właśnie jakby moi uczniowie mówili, że widać, że byłam na jakimś festiwalu czy warsztatach, bo gdzieś jakby była ta dodatkowa energia i tak wiesz, no zawsze, wiesz jak jest, jak wracasz z jakichś warsztatów, to masz tego powera, nie? Że czujesz, że jeszcze więcej, więc na pewno to właśnie, no na pewno takim źródłem inspiracji ogromnym był dla mnie festiwal w Sztokholmie i wszystkie gale, które miałam okazję tam zobaczyć, gale instruktorów, bo to tak otwiera trochę oczy na to, co z tym stepowaniem można robić i szukać gdzieś tam tego swojego miejsca. No tak. Wiadomo, że jednocześnie uczenie może być inspiracją, ponieważ kiedy spotykamy młodego człowieka, który ma, czy może nawet starszego człowieka, który dopiero zaczyna stepować, to też uczenie jest dla nas inspiracją, ale my też potrzebujemy oczywiście rozwoju własnego i musimy się rozwijać, bo inaczej po prostu ta energia nie krąży, prawda? Zawsze dobrze być gdzieś po środku, mieć swojego ucznia i mieć swojego mistrza. Wtedy to jest taki idealny moment, w którym się znajdujemy. A powiedz mi, Beata, czy jest coś takiego, co byś mogła powiedzieć, że to jest twój pierwszy sukces? Oczywiście szkoła, którą założyłaś i prowadzisz, to jest niewątpliwie sukces. Natomiast czy w tej karierze stepującej twojej jest takie wydarzenie, moment pierwszego, największego sukcesu? Pierwszego i największego lub? Wiesz co? No to właśnie, jakby dla mnie najważniejszym sukcesem zawsze będzie szkoła i o tym opowiem za chwilę. Pierwszym to chyba takim ważnym momentem dla mnie to był pierwszy koncert, który zorganizowałam ze swoimi uczniami. W sensie jakby koncert na zakończenie roku szkolnego. Ten moment, kiedy tak naprawdę ten efekt całorocznej pracy się jakoś tak no, jakby mogliśmy to pokazać, tak, że ten cały rok pracy tych ludzi, pracy, którą włożyli przez ten rok, że udało się to zorganizować, że oni wystąpili na scenie, że dla wielu z nich to był pierwszy raz w życiu, że to dorośli ludzie, wiesz, pierwszy raz w życiu wychodzą na scenę i tańczą i widzisz tą radość i jakby taką satysfakcję z tego, więc to jest chyba taki mój pierwszy sukces, że coś, co zaczęłam, że jakby wiesz, zaczęłam od grupy 4 osób, nagle jest kilkadziesiąt osób na scenie i oni stepują i wiesz, i jakby no jest ta społeczność w Krakowie ludzi stepujących. No i właśnie to jest dla mnie na ten moment najważniejszy sukces, że udało mi się stworzyć, a teraz tworzę to razem z dziewczynami, które też w Majta prowadzą zajęcia, takie wyjątkowe miejsce w Krakowie. Jakby celowo mówię, że ono jest wyjątkowe, bo
bo widzę po ludziach, którzy przychodzą, którzy od wielu lat chodzą na zajęcia, że tworzymy razem naprawdę coś fajnego, takie, wiesz, miejsce, które ma jakąś wartość, które jakoś realnie, może to tak, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś pompatycznie, ale że jakby realnie wpływa na czyjeś życie, że daje komuś, nie wiem, radość, że ludzie nawiązują między sobą jakieś bliskie relacje, które trwają już latami. Jakiś czas temu robiłam taką ankietę wśród swoich uczniów i jednym z pytaniem było takie pytanie, za co najbardziej lubisz naszą szkołę? No i większość osób odpowiedziała za atmosferę, więc to jest dla mnie też taki, no to jest mega satysfakcja dla mnie, że udało mi się stworzyć miejsce, w którym ludzie po prostu dobrze się czują i chcą tam być i spędzać swój czas i że jakoś dzięki temu może im się weselek żyje. No tak, to czuję się po prostu, kiedy człowiek zaczyna robić coś z pasji. I drugi człowiek czuje to po prostu i wpada w to, dzięki czemu tworzy się taka fantastycznie. No to jest godne podziwu i no w zasadzie mogę powiedzieć, że świat stepujący jest taki specyficzny, prawda? Że jacyś tacy pozytywni wariaci się wokół tego świata kręcą. Tak, to naprawdę jest coś w tym, bo to widać nawet jakby właśnie, no przede wszystkim z jednej strony są osoby, które tworzą ten świat, tak? My, którzy gdzieś tam w swoich miastach uczymy, prowadzimy, ale też widać po ludziach, którzy przychodzą, jakby po prostu to są wszystko tak pozytywni i życzliwi ludzie, że jakby no mega jakby cenię sobie to, że to stepowanie przyciąga tak fajnych ludzi, że to jest po prostu przyjemność. Iść do pracy to jest przyjemność, więc naprawdę jest coś. Tak. Beata, a powiedz mi, bo mówisz dużo właśnie o szkole, o wydarzeniach, które tworzysz. Natomiast tak jak udało mi się dostrzec i pewnie wielu z nas ze świata stepującego, jesteś taką osobą, która bardzo dużo pisze na temat stepowania. Czy możesz rozwinąć coś więcej, powiedzieć o swoich artykułach, żeby może zachęcić osoby, które chcą się czegoś więcej o stepowaniu dowiedzieć, żeby odwiedzili twoją stronę i przeczytali to, co tam piszesz. Tak, no więc rzeczywiście tak jest, że od jakiegoś czasu piszę o stepowaniu, piszę bloga mytap.pl, więc zachęcam, tam jest dosyć sporo treści. Wiesz co, to znowu jakoś tak przypadkiem się wydarzyło. Ja kiedyś wpadłam na taki pomysł, ja byłam w ciąży i to był już taki końcowy etap, więc nie za wiele już, że tak powiem, zdziałałam na sali w tym czasie, ale siedziałam sobie w domu, siedziałam, to jakoś tak przyszła mi taka myśl przez głowę, że w sumie fajnie by było może pisać o tym stepowaniu i tak się zaczęło. Na początku to nie było zbyt regularne, a teraz od jakiegoś czasu faktycznie więcej temu poświęcam. Wiesz co, no piszę tego bloga, bo jakoś czuję, że dzięki temu mogę z tą swoją wiedzą czy jakimiś przemyśleniami dotrzeć do większej ilości osób, tak? No jak uczę w Krakowie, no to mogę jakby dotrzeć do tych osób, które są u mnie na zajęciach, a pisząc te artykuły mogę z tym stepowaniem wychodzić do większej ilości osób i być może kogoś zainspirować, być może komuś w czymś pomóc. I to jest też mega fajne, kiedy dostaję feedback, że komuś się podobał mój artykuł, że w czymś mu pomógł czy zainspirował, więc to jest też takie wdzięczne zadanie. No i trochę to traktuję właśnie jako takie uzupełnienie tego, co robię na zajęciach, bo jednak większość osób chodzi na zajęcia raz w tygodniu, niektórzy dwa razy w tygodniu, ale to jest wciąż mało, żeby powiedzieć o wszystkim, o czym chciałoby się powiedzieć. Traktuję tego bloga jako takie miejsce dla osób, które faktycznie chcą o tym stepowaniu dowiedzieć się trochę więcej, chcą gdzieś tam wsiąkają w to coraz bardziej i szukają dodatkowych informacji, że to jest takie miejsce, gdzie ja mogę się tym dzielić. Więc zachęcam, zapraszam was wszystkich na bloga mytap.pl i mam nadzieję, że będzie wam się miło czytać. Tak, serdecznie zapraszamy. A powiedz jeszcze jako uzupełnienie właśnie tej części wywiadu, to
co tak naprawdę największą frajdę ci sprawia? Wiadomo, że to jest twoja pasja i że po prostu czuć od ciebie, że po prostu jesteś w każdej z tych sfer zaangażowana i to cię wciąga, ale co największą frajdę ci sprawia? Czy jest coś takiego, co, o czym jakaś taka część szczególna dla ciebie? W stepowaniu? Wiesz co? No właśnie teraz to już tak ciężko powiedzieć, bo to już jakby... tak już wszystko. Więc ogólnie... No na pewno występy, tak? Jakby bycie na scenie i to uczucie, że to uczucie bycia na scenie. Ja to zawsze kochałam i jakoś w stepowaniu odnalazłam to na nowo, może tak, że gdzieś tam kochałam zawsze scenę, potem miałam różnie z tym było, a w stepowaniu znowu poczułam, że tak naprawdę mogę być sobą, że daje mi taką wolność i że mogę po prostu się cieszyć z tańca, więc na pewno to bycie na scenie, ale ja też lubię, na przykład uwielbiam, jak jestem sobie na sali i nikt nie patrzy, ja po prostu sobie tam tupię i wiesz, to jest sobie takie chyba najbardziej takie szczere wtedy, w sensie takim, wiesz, takim, że naprawdę to, bo wtedy nie ma tego myślenia, że ktoś mnie ogląda, ktoś na mnie patrzy, bo mimo wszystko, no nie wiem jak ty, jak inni, ale ja wciąż mimo wszystko jak wiem, że ktoś na mnie patrzy, to mnie to wciąż trochę jakoś na mnie wpływa, tak? Jak jestem na sali i po prostu nikt nie patrzy, ja mogę sobie robić, co chcę, to jest dla mnie największa taka frajda, że ja to stepowanie tak. Wtedy jestem moje stepowanie i mogę się po prostu tym bawić i cieszyć. Więc chyba te momenty takie sam na sam ze stepowaniem, to bardzo lubię. To intymność. No widzisz, poruszyłaś taki jeden z ważniejszych problemów i dla mnie w zasadzie, ponieważ no, to jest taka sztuka, która nas pochłania w zasadzie i jak ja sobie zaczynam trenować, to też mnie to tak pochłania, że po prostu godziny mi uciekają jak minuty, natomiast kiedy już ktoś patrzy, to po prostu muszę być tak przygotowany, że no i bardzo łatwo wypaść z tego, więc no też nie wiem jak inni, ale wydaje mi się, że to jest też taka generalna trudność bycia swobodnym, kiedy ktoś patrzy. Nawet w tych wywiadach trochę, przecież ja się też denerwuję. Wychodzę tutaj, przecież jesteśmy na żywo, prawda? Pozdrawiamy naszych widzów, luzujemy atmosferę. Bratko, a powiedz mi takie kolejne pytanie już na temat przyszłości. Jak widzisz właśnie przyszłość stepowania w Polsce i na świecie? Jakie według ciebie nurty będą dominujące? Wiesz co? Jak ja to widzę? No, ja myślę, że to stepowanie będzie się rozwijać na pewno, że tak naprawdę pewnie będzie się trochę rozwijać wraz z, nie wiem, no, z epoką, z czasami, w których jesteśmy, bo gdzieś tam to stepowanie, no tak jak słyszałam w którymś z wywiadów, mówię, że jakby, no, jest to ten step amerykański, ale tak naprawdę, wiesz, no to jest step amerykański, on się wywodzi z Ameryki, on tam ma jakby, ale wydaje mi się, że zupełnie inny jest stosunek do stepowania w Stanach Zjednoczonych i oni to mają gdzieś tam, gdzie to jest silnie związane z ich historią, z ich kulturą, tam dochodzą, wiesz, kwestie, nie wiem, segregacji rasowej, walki o wolność i tak dalej. Zupełnie u nas inaczej jest w Europie i myślę, że gdzieś tam, że to stepowanie pewnie będzie się rozwijać wraz, no tak jak będzie się rozwijała, no nie wiem, kultura i sztuka, tak? Będą, nie wiem, pewnie nowe pomysły co do muzyki, którą można wykorzystać, technologii, którą można wykorzystać. Pewnie będzie się rozwijać wraz z, nie wiem, z muzyką, z tańcem, pewnie połączeniem tych dwóch, więc podejrzewam, że to wszystko zależy teraz od nas, a za parę lat od osób, które będą się tym zajmować, co z tym stepowaniem będzie się dalej działo, więc pewnie z jednej strony no mam nadzieję, że właśnie będzie ten aspekt taki społeczny, że to po prostu będzie fajny sposób dla ludzi na bycie razem i spędzanie razem czasu, a z drugiej strony chciałabym, żeby to bardziej szło też w kierunku takim artystycznym, w sensie, żeby tego stepowania było więcej na scenie, nie wiem, w teatrze, żeby gdzieś był obecny w świadomości ludzi, tak? Że to jest właśnie sztuka, że można to pokazywać.
No właśnie, tak trochę zahaczyła się moje kolejne pytanie, ponieważ no, tutaj dochodząc taką drogą dedukcji, po prostu wynika z tego, że stepowanie w naszym kraju jest obecne dlatego, że po prostu ktoś jest zafascynowany tym, jest to jego pasja i mimo wszystko, że dla wielu szkół może być to nierentowne i dość trudne w organizacji, to stepowanie istnieje. I teraz właśnie co musiałoby się wydarzyć, albo no tak, co musiałoby się wydarzyć, by umożliwić, nie wiem, większy rozwój kultury stepowania w Polsce, co by mogło być więcej choreografii w teatrach muzycznych, jeśli możesz na ten temat się wypowiedzieć, a jeśli nie, to ogólnie po prostu w Polsce, jak to powinno być, żebyśmy się rozrastali, żeby nasza rodzina się trochę powiększyła. No, wiesz, no to trochę tak jak mówisz, tak, że to dużo zależy od gdzieś tam indywidualnej pracy każdego z nas, bo teraz to jest trochę tak, że pojedyncze osoby to forsują i pchają do przodu. No, zahaczając o ten temat, żeby tego było więcej w teatrach i w muzykalach, ja nawet dzisiaj o tym pisałam, bo dzisiaj też nowy artykuł napisałam na blogu i tam też mniej więcej o tym wspominałam. Ja osobiście uważam, że stepowanie powinno być jakby obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich ludzi, którzy się kształcą na aktorów, bo dochodzi nawet do sytuacji, że są jakieś profile musicalowe, ale nie ma tam stepowania, tak? Że jakby to stepowanie jest tak potraktowane trochę po macoszemu. No ja wiem, że ty uczysz akurat stepowania na Akademii Muzycznej, więc super, że tam jest. No ale w Krakowie na przykład, nie wiem jak jest teraz, ale wiem, że jeszcze jakiś czas temu na Akademii Teatralnej tego stepowania nie było. No i wiesz, no i potem dochodzi do sytuacji, że jest jakiś spektakl, jakaś rola i fajnie by było mieć stepowanie, no ale okazuje się, że, no, że trochę nie ma kadry do tego stepowania, tak? No więc automatycznie to stepowanie, no albo jest nagle, wiesz, próba nauczmy się stepowania w 2 miesiące na szybko do spektaklu, albo to stepowanie jest po prostu łatwiejsze, prostsze. Wydaje mi się, że gdyby była, wiesz, gdyby to po prostu było wrzucone w program kształcenia aktorów, to po prostu tego stepowania byłoby więcej, bo byliby ludzie, którzy mogliby to robić. Więc myślę, że tutaj no to jest kwestia właśnie tego, żeby ktoś uznał, że ten przedmiot się przydaje. A nie wiem, jakie ty masz doświadczenia, no bo ty uczysz na akademiach teatralnych, no to wiesz lepiej, jak jest tak naprawdę, czy to stepowanie jest tam, czy jest go dużo, czy jest go mało, tak naprawdę. Więc to jeśli chodzi bo trochę chyba odeszłam od pytania i teraz przypomnij mi, proszę. Bardzo dobrze. Chodziło o przyszłość stepowania w Polsce. Ja oczywiście mogę bardzo szeroko opowiedzieć o tym, jak to się dzieje w szkołach, w których uczę, natomiast będzie wywiad ze mną, to ja wtedy będę No, o, to mówić. super. Nie, właśnie nie chcę przyćmić swojego gościa, natomiast no, więc, ale też mi się wydaje, że powinno być coś takiego i trzeba by, może ktoś nas usłyszy dzięki tym wywiadom, Może. Że jednak w szkołach teatralnych warto tworzyć taki fakultet. Ja myślę też, że ty jako osoba taka, która się tym zajmuje w Krakowie, jeżeli widzisz taką przyszłość i mogłabyś, to uderzaj do generałów tych szkół i składaj, to się nazywa wtedy, składaj propozycję fakultetu, projekt fakultetu i być może taki generał się wtedy zgodzi, ty będziesz mogła pracować wtedy z ludźmi, którzy jakoś się ruszają, śpiewają, prawda, i trochę, ta praca jest trochę inna. Wiem. No, domyślam się, że to jest inaczej. No wiesz co, jeśli chodzi o przyszłość, jeszcze wracając do tematu, o przyszłość stepowania w Polsce, no to myślę, że no ciężko mi jest tu powiedzieć, tak? Jakby ja mogę mówić za siebie, ja mogę mówić, wiesz, co ja chcę robić, jakby jakie
jak ja bym chciała to rozwijać, no a myślę, że dużo zależy od tego, że tak powiem, kto przyjdzie po nas, że tak mówię, że tak powiem, i kto tą pałeczkę kiedyś przejmie i będzie to stepowanie dalej rozwijał, ale myślę, że też wiesz, no duży wpływ ma też to na pewno, że to stepowanie zaczyna się pojawiać w telewizji, w jakichś programach. Fajnie właśnie, że nie wiem, czy Michał, czy Maciek gdzieś tam coraz częściej są obecni, czy też właśnie, że w musicalach jest coraz, mimo wszystko to stepowanie się pojawia. Więc myślę, że to też pokazuje ludziom, że to stepowanie jest i że jest fajne. Nawet ja mam taki przypadek. Chyba w zeszłym roku Anula miała taki wywiad dla Polsat Sport, podaje, że jakąś taką relację o jej szkole. No i do mnie się zgłosiła wtedy właśnie dziewczyna, która powiedziała, że ona zobaczyła ten wywiad i od razu zaczęła szukać szkoły stepowania w Krakowie, bo zawsze o tym marzyła i stwierdziła, że wow, no to super, i tak ją to zmotywowało. Więc jakby to jest przykład tego, że skoro, że to, że gdzieś to stepowanie się przedstawi w jakimś programie telewizyjnym, może wpłynąć na to, że ludzie się zainteresują tym i tych chętnych będzie więcej. No ja bym chciała na przykład, żeby dzieci więcej stepowało, tak? No bo nie wiem jak u was, no ale u mnie to są głównie osoby dorosłe. Ja kocham pracować z dorosłymi, uważam, że to jest świetna jakość pracy, w ogóle pracy z dorosłymi, ale mimo wszystko chciałabym, żeby więcej dzieciaków stepowało, bo jakby no czym skorupka za młodu nasiąknie, to wiadomo, tak? Więc im szybciej ci najmłodsi zaczną stepować, tym jest większa szansa, że to stepowanie się będzie rozwijać i będzie też u nas na coraz wyższym poziomie. Dokładnie, dokładnie tak. Bardzo, bardzo słuszna uwaga. Więc ja przejdę od razu już do kolejnego pytania. Nie. Powiedz mi, co mogłabyś powiedzieć naszym słuchaczom, naszym widzom, osobom, które chcą rozpocząć swoją przygodę ze stepowaniem? Masz jakąś super, super podpowiedź, super przepis na sukces, nie kupuj białych stepówek, nudzą szybko, to mój przepis. Ja mam białe stepówki i uwielbiam. Nakład ja powiem, kupujcie białe stepówki, bo są super. Widzisz. Bardzo dobrze. Więc tak, kupujcie białe stopówki, natomiast rady. A mogę mieć kilka? Można mieć kilka, oczywiście. Dobra, wiesz co, no to pierwsze, co bym wam powiedziała, drodzy słuchacze, którzy chcecie zacząć stepować albo stepujecie, to przede wszystkim, żeby się tym stepowaniem bawić, żeby się z tego, żeby po prostu jakby nie fiksować na samym początku na tych krokach, rytmach i tak dalej, bo to przyjdzie z czasem, tak, że jakby to, że to zacznie wychodzić, że będzie czysto, że będzie szybko, to przyjdzie z czasem, natomiast od samego początku się tym po prostu bawić i traktować to jako dobrą zabawę i frajdę i dzięki temu gdzieś tam też nabierać tego luzu w tym wszystkim, żeby tą swobodę w tym stepowaniu znaleźć. Co bym jeszcze mogła powiedzieć? To chyba to, i to na bazie własnego doświadczenia, żeby nie czekać nie wiadomo ile, zanim człowiek zacznie improwizować w stepowaniu. Bo ja to zawsze, ja zawsze mówię swoim uczniom, może nie zawsze, ale często to mówię, że z improwizacją to jest trochę jak z nauką języka obcego, tak? Jak się uczysz języka obcego, to nie czekasz do momentu, aż będziesz super zaawansowany i dopiero zaczynasz rozmawiać, tylko zaczynasz na hi, hello, my name is, tak? I z tych podstawowych zwrotów budujesz te zdania, trochę, wiesz, kaleczysz, trochę ci nie wychodzi, no ale próbujesz i z każdym takim podejściem jest coraz lepiej i ja uważam, że z tą improwizacją to jest tak samo, jakby no już na tych pierwszych krokach znasz 2, 3, 3, super, próbuj już z nich coś układać, kombinować, nawet jak ci nie wychodzi i słyszysz, że to w ogóle nie to, co chciałeś, to żeby próbować tej improwizacji. No bo to jest umiejętność jak każda inna, ona, że tak powiem, z czasem przyjdzie, z czasem będzie coraz łatwiej, a jak się czeka nie wiadomo ile, to potem jest coraz trudniej, bo zawsze ci się wydaje, jeszcze nie umiem dość dobrze, jeszcze nie jestem dość dobry i tak dalej. No ja zaczęłam bardzo późno improwizować, bo w ogóle nie wiedziałam o tym, że w stepowaniu jest improwizacja, dopóki nie pojechałam na pierwszy swój festiwal. No było mi strasznie ciężko i do tej pory jakby mam... Jakby to jest dla mnie zawsze duży stres mimo wszystko, a myślę, że gdybym od samego początku traktowała tą improwizację jako
naturalny element stepowania, że to po prostu jest i to się ćwiczy, to myślę, że byłoby mi dużo łatwiej. Więc tak, na pewno improwizujcie od samego początku i nie czekajcie. No i korzystajcie z tego, co macie, tak? Korzystajcie z tego, że są szkoły stepowania, że są warsztaty, festiwale, bo to są rzeczy, których ja nie miałam, jak zaczynałam naukę. To są rzeczy, na które wielu z nas musiało gdzieś tam jeździć, szukać, kombinować, żeby z tego stepowania się nauczyć, a teraz tyle się dzieje, naprawdę. Jakby u nas nawet w Polsce są co chwilę jakieś fajne warsztaty, festiwale, letnia akademia za chwilę, prawda? Można pojechać. Więc żeby z tego po prostu korzystać, bo dzięki temu też to stepowanie będzie mogło się rozwijać, jeżeli będzie dla kogo organizować te wszystkie rzeczy. A każde takie wydarzenie, każde warsztaty, to myślę, że to jest super sprawa i mega pcha do przodu i rozwija. No myślę, że to jest bardzo cenna uwaga, a ja trochę cię pociągnę za język, że tak powiem, jeśli mogę, na temat tej improwizacji, bo może dla nas być to oczywiste, ale czy byłabyś w stanie tak pokrótce opowiedzieć, co znaczy, bo jak już umiem 2, 2, 3, 3, czy jesteś w stanie tak wytłumaczyć naszym słuchaczom, na czym to polega? Improwizacja? To, bo mówiłaś 2, 2, 3, 3. Użyłaś takiego hasła. Tak? Nie, to chyba coś źle, to chyba albo ja się przejęzyczyłam, albo coś źle usłyszałeś. Słyszałem, nie? Bo mówisz, że o improwizacji. No tak, nie, chodziło mi o to, że jakby, żeby... Wiesz, znaczy, no czym jest improwizacja? No improwizacja polega na tym, że nie planujesz sobie, co zatańczysz, tylko wychodzisz i tańczysz tu i teraz, tak? To jest trochę takie wyjście na żywo, gra muzyka i ja... No tak jak idziesz na imprezę, tak? Idziesz na dyskotekę, no to nie planujesz, co tam zatańczysz, tylko wychodzisz i tańczysz, tak? I coś tam się dzieje. No to tak samo improwizacja w stepowaniu. Musisz wyjść, jest twój moment i stepujesz, tak? Nie planujesz sobie, nie jest to ułożona choreografia. Więc na tym to polega i tak naprawdę budujesz sobie z tego alfabetu, który masz, już jakieś zdania, tak? Znasz kilka kroków i zaczynasz z nich składać pełne zdania, pełne kombinacje, więc tak naprawdę no na tym to polega, że samemu kombinujesz z tymi krokami, a nie z gotowców. Oczywiście tak. Trochę się korzysta z tych gotowców, no ale trzeba je umieć wykorzystać. Nie wiem, czy odpowiedziałam tak. na to pytanie. No więc no właśnie to jest najtrudniejsze, żeby nie korzystać z tych gotowców, bo jak mamy te gotowce i wiemy, że na przykład, bo no ja znam taką improwizację, że po prostu mamy po dwie ósemki, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dwa, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i każdy po kolei, prawda? Więc trudne jest to, żeby nie korzystać z tych gotowców, prawda? A żeby spróbować jednak improwizować, czyli mówić. No i tu jest ta bariera, prawda? Ja myślę, że każdy nawet, najbardziej swobodnie czujący się, stepujący, tancerz tej improwizacji, no odczuwa pewien taki, taką ekscytację jak z wyjściem na scenę, ale jak już chyba zaczniesz, to nawet sama jesteś w stanie pewnie się zaskoczyć tym, co zrobisz, prawda? No tak jest, A z drugiej strony ja na przykład też wiem, że czasami jakby, dlatego mówię, że warto ćwiczyć improwizację, bo też wydaje mi się, że to jest trochę tak, że ponieważ jesteśmy już wystawieni na trochę taką sytuację, musimy wyjść ze swojej strefy komfortu, tak? To nie jest dla nas do końca komfortowe, że wiem, co robię, tylko muszę improwizować. To trochę właśnie korzystamy z tych gotowców, a na przykład ja mam tak, że ja nagle po prostu nic nie pamiętam. Wydaje mi się, że ja nic nie umiem i robię cały czas to samo, tak? Że jakby, że wiesz, jakby wiem, że mogę więcej, ale jakby wiesz, no cały czas mam wrażenie, że tak. korzystam z tej improwizacji z tych samych kroków, więc dlatego tej improwizacji trzeba ćwiczyć jak najwięcej, żeby właśnie mieć jak najwięcej takich kroków, w których się czujesz mega komfortowo i móc je potem wykorzystywać w improwizacji. No, ale warto próbować.
Wspaniale. Dziękujemy Ci za taką wyczerpującą odpowiedź i sugestie do osób, które zaczynają swoją przygodę ze stepowaniem, bądź kontynuują i chcą czegoś się dowiedzieć od osób bardziej doświadczonych. No i teraz ja myślę, kochani, że to jest taki czas dla Was, widzów naszych, słuchających. Może ktoś ma z Was jakieś pytanie? Ja widzę, że Anula zadała pytanie, ale nie wiem, czy to jest dobre pytanie, ale możemy je przeczytać, więc ja je przeczytam. Czy Ula już stepuje? Ale to chyba pytanie jest bardziej prywatne, więc może na nie odpowiedzieć. Ula, tak żeby wszyscy wiedzieli, Ula to jest moja córka, Ula ma 4 lata. No, ona sobie tam stepuje po swojemu. Jak czasami właśnie teraz w tej kwarantannie jeździłam na salę nagrywać jakieś filmy dla moich uczniów, no to ona jeździła ze mną, zakładała buty i tam sobie tupała i biegała. Więc gdzieś tam zaczyna już to zainteresowanie tym stepowaniem przejawiać. Jak ją pytam, kim będzie w przyszłości, to mówi, że będzie uczyć w szkole tańca, więc no chyba. Mamy tercę. Tak, więc chyba dla niej to jest takie już oczywiste, no, że no, kim będę, jak będę dorosła, no będę uczyć stepowania, tak jak mama. No Więc, wiadomo, rodzinny interes. No. Super. No ale nie, no na razie tak naprawdę to coś tam sobie, jak ona widzi, że ja coś sobie przygotowuję, no to koło mnie sobie coś tam stuka, ale raczej jeszcze jej nie uczę i nie jest to jakoś tak, że ja próbuję ją nauczyć czy coś. Myślę, że jak będzie chciała i przyjdzie na to czas, to po prostu się nauczy. No tak. Kochani, czy wśród naszych widzów jest jeszcze osoba bądź osoby, które chciałyby zadać naszemu gościu, Beacie, pytanie jakieś? Jeżeli tak, proszę napisać to pytanie, odczytamy je i spróbujemy odpowiedzieć. Proszę się nie wstydzić. O, widzę, że ludzie zaczynają nas opuszczać. Nie bójcie się, kochani. Pytajcie, kto pyta, nie błądzi. Tak. O, mamy jeszcze chwilę czasu na antenie naszej. Cieszymy się, że jesteście z nami. O. Emilia, czy to jest pytanie? Bo w sumie nie wiemy. Emilia się chyba ze mnie śmieje właśnie. Aha, no właśnie. No tak. No ja myślę, że to też jest takie bardzo trudne. O właśnie, pojawiło się pierwsze pytanie. Czy Guillem Alonso będzie w Krakowie? Ja może słowem wstępu powiem, że Guillem Alonso to jest człowiek, który prowadzi szkołę stepowania w Barcelonie. Tapole, dobrze? Nie mylę się, prawda? Luthier. Tak, znaczy jeśli chodzi o Guillema, to też żeby tak przybliżyć osobom, ja zaprosiłam Guillema do Krakowa i warsztaty miały się odbyć w kwietniu, to miało być 18-19 kwietnia i po prostu pracowałam na to bardzo długo i bardzo się cieszyłam, że on przyjedzie, natomiast no, ze względu na koronawirusa te warsztaty zostały odwołane. Natomiast przełożyłam je na październik, więc jeżeli do października wrócimy do normalności i zajęcia będą mogły się odbywać, to tak, są przełożone na październik, więc mam nadzieję, że tutaj już do tego czasu wszystko wróci do normy i te warsztaty się odbędą. Także zachęcam, jeszcze można wciąż dołączyć. Miejmy nadzieję, że te warsztaty się odbędą, a tutaj małe sprostowanie właśnie od Emilii na naszego widza. Guillem Alonso prowadzi szkołę w Barcelonie, która nazywa się Luthier, a Tapole to jego zespół. Gorąco namawiam, żeby zainteresować się tym człowiekiem. Już niebawem będzie można z nim posłuchać rozmowy w naszym programie, ale ta informacja już niedługo zostanie opublikowana. Czy jeszcze jakieś pytania? Myślę, że jakby były jakieś pytania, to by się pojawiły, prawda? Kochani, dziękuję bardzo, że wysłuchaliście tego wywiadu. Beatko, tobie dziękuję bardzo, że byłaś naszym gościem i że zgodziłaś się podzielić swoją historią, która jest niewątpliwie
bardzo ważna w współtworzeniu kultury stepowania w Polsce, zwłaszcza w południowej Polsce. Kochani, a już jutro o godzinie 15 tutaj na Instagramie live Akademii Stepowania rozmawiać będziemy z człowiekiem, który trochę poszedł krok do przodu w stepowaniu, z tap DJ-em Tomkiem Pałaszem. Mówię krok do przodu, ponieważ to nie tylko aktor, tancerz, performer, choreograf, ale przede wszystkim wynalazca elektronicznych butów do stepowania. Z pewnością obiło wam się o uszy, jeżeli nie, no to bądźcie z nami jutro o godzinie 15. Tap DJ Tomasz Pałasz. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Dzięki. Cześć. Dziękuję za zaproszenie, Karol. Dzięki. Hej, pa.